Szczęść Boże, witamy się ponownie. Tym razem gościmy w studio księdza dyrektora, księdza Emila, najbardziej medialnego z medialnych, chociaż nie z medialnych. Nie. Szczęść Boże. Bardzo się cieszę. Zawstydziłem się, chciałem powiedzieć. Mam 40 lat, dużo ważę, ale jednak takie dziecięce zawstydzenie jest mi bardzo bliskie. Jejku, słyszę księdza głos i to chyba oznacza już ten piąty dzień. Tak. No to tak jest, że to o czym myślę, że każdy organizator, który gdzieś tam funkcjonuje tutaj na Smalu, przeżywa takie trudności, no i jest zmęczenie po prostu materiału, ale przy okazji niesamowita satysfakcja, niesamowita radość z obecności tutaj i tego wszystkiego, tego dzieła, które się dzieje z woli Bożej i przez dłonie organizatorów. A głos, no właśnie, no to tak jest, jak od 2 do 4 godzin się śpi, no to jest jak jest. Ale nie ma co narzekać, idziemy do przodu i alleluja. Jedziemy. To tak na wstępie. Żeby wprowadzić troszeczkę, czym dla księdza jest Smal? Potężnym świętem młodych, gdzie młodzi ludzie przyjeżdżają na parę dni po to, żeby doświadczyć może trochę innego świata. Doświadczyć świata pełnego miłości, relacji, młodości, dynamizmu. Świata trochę takiego, chciałem powiedzieć, idealnego. I bardzo tutaj staramy się, żeby ta wioska nasza Smalowa, kampus Smalowy był takim światem, w którym człowiek się czuje bardzo bezpiecznie i tutaj doświadczał takiej namiastki trochę nieba, nie? I jest niesamowitą radością i satysfakcją, jak młodzi ludzie przyjeżdżają i po ich twarzach widać, że tego naprawdę tutaj doświadczają. Tak jest. I jak to, księże, jest z organizacją? To jest ogromne przedsięwzięcie, do które trzeba się przygotowywać cały rok, prawda? Tak jest. Wbrew pozorom Smal to nie tylko 3 dni przed wydarzeniem, czy 4 dni, ale ważne jest to, żeby przygotować te wszystkie klocki o wiele wcześniej. I te parę dni przed my te klocki stawiamy, ale żeby ten każdy klocek musi być bardzo szlifowany, dopasowany, musi spełniać pewne warunki i kryteria i dlatego to są dziesiątki, setki godzin spędzone tutaj w Garbowie, dzięki którym potem mamy wydarzenie pełne niesamowitych wrażeń, a zaraz też młodzi jak przyjeżdżają, widzą, że w zeszłym roku było tak, w tym roku jest tak i przez to też czują się, uważam, że też docenieni, że to wszystko dla nich, że to wszystko dla nich. No właśnie, jak to było z organizacją tegorocznego Smalu? Czy wystąpiły jakieś duże trudności? Może była jakaś niespodzianka? Pozytywna, nie musi być negatywna, nie, prawda? Nie. Oczywiście mamy bardzo dużo pozytywnych rzeczy, ale cały czas zaskakujemy siebie, dlatego że na przykład w minionym roku, robiąc rekultywację terenu tutaj pod strefę wydawania posiłków, robiliśmy piękny teren, z pewnymi rzeczami się mierzyliśmy, usuwaliśmy je, byliśmy zadowoleni i dumni z trawy, z tego terenu, z ukształtowania, zniwelowania, a potem się okazuje, że za rok musimy znowu przekopać ten teren po to, żeby położyć kolejne kable, po to, że się rozwijamy i tak dalej. Tak więc z jednej strony dzisiaj robimy to i mówimy pięknie, więcej nie zrobimy i tak dalej, a potem życie przynosi nowe wyzwania. Dlatego to jest niesamowita rzecz, że w tych przygotowaniach spotykamy samych życzliwych ludzi. Naprawdę. To jest piękne, jak ja spotykam się z dobrodziejami, jeżdżę za jałmużną na Smal i bardzo wiele osób spotykając się, rozmawiając o Smalu, po prostu są bardzo zainteresowani i zatroskani młodym człowiekiem, kondycją młodego człowieka w kościele, katechezą, jak to wszystko wygląda. Tak więc naprawdę, drodzy młodzi, macie nie bardzo, bardzo wielu aniołów, którzy się troszczą i martwią o was, a zarazem też tym wspierają nasze wydarzenia. No właśnie, zaraz kończy się Smal, a za rok już chyba możemy powiedzieć, że tak, Smal jest kolejna planowany. Edycja, no kolejna, 13. edycja. Czy jest już jakiś plan? Fatimska. To, co się dzieje, znaczy, już myślimy o na przykład haśle. Tak, mamy pewne wytyczne, które obieramy sobie, bo idziemy pewnego rodzaju programem, wytyczne. No teraz jest tak, że zamykamy 12 edycję, trzeba zrobić podsumowanie i tak organizatorom dajemy czas do połowy listopada,
i połowy października, półtorej miesiąca jest przerwy i potem wznawiamy kolejną edycję przygotowania do 13 edycji, przepraszam, edycji, tak więc troszeczkę przerwy i potem nie mogę zdradzić, co będzie. No, wczoraj wygadałem się, że ma być potańcówka. Tak więc padło słowo, tak więc to słowa trzeba dotrzymać. Ale super. Jaki będzie gość, jaki będzie temat, w którą stronę pójdziemy, trzeba przyjechać i zobaczyć. No właśnie, zapraszamy. Ale wracając jeszcze do tegorocznego smalu, to hasło konfrontacja i tutaj ksiądz był w pełni organizacji tego. Mhm. Czym dla księdza jest konfrontacja? Jak ksiądz rozumiał to hasło przed smalem? Jak teraz to wygląda? Słuchajcie, no, to żeby jasność taka była, nie jest prosto zorganizować takie wydarzenie. Mierzymy się przede wszystkim ze zmęczeniem, z potężnym zmęczeniem, z umiejętnością pogodzenia bardzo wielu przestrzeni, w moim przypadku parafialnej, przestrzeni takiego funkcjonowania codziennego, przestrzeni też kapłańskiej. I przyznam się szczerze, że bardzo mocno w tym roku konfrontowałem się. Ten taki rok był chyba jeden z najbardziej trudnych bycia dyrektorem. Bardzo mocno konfrontowałem się z trudnościami, które wynikały z organizacji tego wydarzenia. I takim małym cudem uważam jest to, że udało nam się pozyskać 10 palet wody. Tak na ostatnią chwilę, rzutem na taśmę. Smal się rozpoczyna w środę i dopiero woda w środę przyjechała. I dopiero wodę w środę. Ja tak mówiłem, że kurczę, Pan Bóg do końca nas trzymał, nie? Czy nie zwątpimy? Trochę jak z narodem wybranym, nie? Że to tak zaufaj, ja jestem, będę cię prowadził. I tu z jednej strony człowiek chciałby wszystko trzymać w swoich rękach, trzeba wszystko dopiąć, zrobić wcześniej i tak dalej. I jeszcze być dumny, bo się udało, bo ja to zrobiłem, nie? A tu Pan Bóg mówi, Mazur, wolniej, chłopie, nie ty, to ja. Trzymam rękę na pulsie, zaufaj. Daj się poprowadzić, nie zostawię cię samego. I nie zostawił. Nie zostawił. To są bardzo piękne słowa i ksiądz daje też właśnie takimi słowami, ale też swoją obecnością ogromne świadectwo dla młodych ludzi. I tutaj mamy kolejny dowód na to, że ksiądz jest takim świadectwem, bo dostał ksiądz nominację, czego serdecznie gratulujemy, na prezesa Centrum Duszpasterstwa Młodzieży. Brawo, tak? I teraz stąd nasze pytanie, jak czy ksiądz planuje w związku z tym jakieś działalności bardziej integrujące? Przede wszystkim to, co zostało stworzone przez moich poprzedników, księdza Adama Baba, biskupa naszego, księdza Damiana Szywczyka, wcześniej jeszcze księdza Marka Urbana. Jest to bardzo dobra droga, którą CDM idzie i ja będę to kontynuował, bo ta droga, ta trasa, czy te działania, ten kierunek wytyczony jest bardzo dobry i nie oczekiwałbym tutaj jakichś takich dużych rewolucji. Poza tym ja nie jestem aż taki zdolny, żeby jakoś rewolucyjnie tu podchodzić do rzeczywistości. Po prostu ciężka praca i bycie trwanie z młodymi. Bardzo chciałbym trwać ze wspólnotami w naszej diecezji, razem w tej drodze do nieba, tu już na ziemi i tam w przyszłości. Czyli trwanie razem, nie? Bliskość, poczucia bezpieczeństwa, że ja jestem, tak jak Pan Bóg mówił, nie? Że jest z nami, tak samo i Pan Bóg, tak mi się wydaje, że no, przez tą nominację chce się posłużyć moją osobą, żeby być przy młodych, ale być przy młodych nie tylko tu w Lublinie, nie tylko w CDM-ie, ale być przy młodych w całej diecezji. Być przy młodych w tych wspólnotach młodzieżowych, które są, żeby zatroszczyć się o nie, zatroszczyć się też, spotykać się z duszpasterzami, powiedzieć, jesteśmy wspólnie, razem, jesteśmy jedni bliżej, drudzy dalej, Lublina i tak dalej, ale ważne, żeby w tym wszystkim czuć się zaopiekowanym. O, to jest ważne takie, czuć się zaopiekowane, bo Pan Bóg robi wszystko, żebyśmy byli zaopiekowani, ale też i posługuje się ludźmi i no ufam, że chyba taka to moja rola jest, nie? Takie zwykłe, prozaiczne rzeczy, ale myślę, że w tym szalonym, zapędzonym świecie bardzo mocno jest to zapomniane. Dlatego no, to jest taki, tak mi się wydaje, że kierunek, w którą stronę chcemy iść. Myślę, że takim też dowodem jest tego, tylko nawiążę tak króciutko, no smal, bo w tym roku
w regulaminie są takie pewne twarde zasady nasze, które pokazują, że uczestnik, który przyjeżdża na Smal na 5 dni, nie może wychodzić poza teren kampusu. To jest w tym roku bardzo restrykcyjnie, zero-jedynkowo pilnowane. Mamy pewnego rodzaju aplikacje stworzone do czynienia i tak dalej. Oczywiście mówimy o uczestnikach niepełnoletnich, ale nawet jak pełnoletni wychodzi, to rzeczywistość jest taka, że się zaznaczało, to, że wychodzi. I teraz proszę sobie wyobrazić, że 800 osób, 900, zarejestrowanych jest ponad 930 czy 940, już nie pamiętam, ale 800 osób, które non-stop było na kampusie, nie miało problemu, żeby być tutaj. Im się nigdzie nie chciało iść, szukać wrażeń poza terenem kampusu. Dlaczego? Bo byli zaopiekowani. Zaopiekowani. Dlatego to jest bardzo ważne, nie? To jest bardzo ważne i no i to jest taka droga chyba. No. Tak, bez wątpienia możemy powiedzieć, że ksiądz jest naprawdę posłany przez Pana Boga, bo niezwykle ksiądz trafia do serc młodych. Na przykład mi po tym Smalu chyba najbardziej w pamięć zapadnie to, jak nasi telesmalowicze o tym nie wiedzą, ale jak ksiądz wchodzi na pole do wydawania obiadów, krzyczy: ludzie, ludzie, smacznego! I wszyscy wiedzą, smacznego! No tak, tak, no trwanie, w prozie życia, bo są sytuacje takie, że mamy wszystkie przestrzenie do kształtowania młodego człowieka, ale w tym wszystkim trzeba być człowiekiem. Od Kościoła nie wymaga się wielkich, takich naprawdę spektakularnych rzeczy, aby być. Oczywiście, jeżeli ktoś chce coś więcej i tak dalej, to mamy tego przestrzenie, możliwości, ale tutaj aby być. Bardzo, bardzo dziękujemy za księdza bycie. Dziękuję serdeczne. Dzięki. Nie przedłużamy, bo wiemy, że ksiądz jeszcze... Tak, ksiądz jeszcze spędzi, jeszcze muszę cały czas coś robi. Parę projektów. Tak więc, to może jeszcze krótkie, szybkie pytanie. Tak. Bo tak w związku z tym, że ksiądz spędzi, ile ksiądz spał na tym Smalu? 5 razy 2? 10. No właśnie, to tak jest, nie? No dzisiaj po 6 wstałem, położyłem się po 2, no to 4 godziny niecałe, tak? No to jest dobrze, nie? Tak więc, ale to nie odchodzi, można się spiąć przez parę dni i można to przetrwać. Wiadomo, że też ma początek i ma swój koniec, nie? I jest okej, wrócimy do domu i naprawimy to wszystko, ale wiecie, no... Kurczę, przyjeżdżają młodzi ludzie w dobie, gdzie no jest, no wiemy jaki jest, taki świat, no i właśnie nim jest nie zaopiekuj, nie? No to nie chodzi o takie bezpośrednie czasami zaopiekowanie, ale no samo to, żeby po prostu poznosić deski i zrobić ławki, żeby mieli gdzie komfortowo sobie siąść, nie? Mhm. Żeby mieli mieli gdzie dostać na przykład jedzenie, czyli wiele innych takich przestrzeni. I to jest też takie zaopiekowanie, dlatego no nie wyobrażam sobie, a jestem mega szczęśliwy z tego powodu, że można spalać i być z młodymi razem. I już kończąc, czy znamy datę przyszłorocznego Smalu? Jeszcze nie konsultowałem tego z radą organizatorów i nie chciałbym jeszcze tego mówić, dlatego że nie ukrywam, że bardzo szanuję organizatorów, ludzi, którzy bezpośrednio ze mną współpracują cały rok i zawsze staramy się ważne decyzje podejmować gremialnie. Mhm. To jest młode wydarzenie, organizatorzy są przedstawicielami młodzieży i ja już mam w głowie taki taką datę, ale już jesienią podamy na pewno w październiku czy w listopadzie. Będzie znana już data kolejnej edycji Smalu 2025. A zapewne to będzie druga połowa sierpnia. Na pewno gdzieś tam w tej przestrzeni będziemy funkcjonować. Super. Dlatego śledźcie nasze media społecznościowe, żeby nie przegapić takiej informacji. A my księdzu bardzo dziękujemy i życzymy opieki Matki Bożej i wszystkich łask i zapewniamy o modlitwie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobry młody człowieku, nie może ciebie zabraknąć na przyszłorocznej edycji Smalu. Serdecznie cię zapraszam. Szczęść Boże. Cześć, trzymaj się. Hej.